mocnym wrażeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Cilla wróciła z drugiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Cilli. Cześć, witajcie. Jako że w ostatnim odcinku ogarnęliśmy cały Biały Sad, możemy w końcu wybrać się do Valen i rozpocząć poszukiwania. Trafiła ciut dłuższa przerwa między odcinkami, ale to przez to, że non-stop byłem w pracy, nie miałem nawet kiedy nagrać tego. Dodatkowo jeszcze mam kilka gierek przedstawić, które gram. Dzień za krótki dla mnie. O, choinka. Walczyć na kuli. Nie wiem czemu na klawiaturze zaczęło grać. Nie chce mi się znowu przypominać, który klawisz do czego był. Mało ziółek zbieram w tej rozgrywce, ale jakoś nigdy nie byłem alchemikiem, czy też za miksturami. Teraz wolno. Wieszcza się, co następuje. Każdy, kto krowę dojną ma, winien ją w przeciągu tygodnia doprowadzić do kasztelu we Wrońcu. Kto tego nie uczyni, a u kogo krowę takową po obejściu znajdziemy, otrzyma 500 razów batem i cały inwentarz straci. Kto zaś na skrywającego dobra doniesie, ten korzec ziarna w nagrodę otrzyma. Sierżant Ardal. Konfidenci. No tego wam nie przeczytam. Jak chcecie, możecie spróbować sami. Dobrzy ludzie, dałam dzieciom placuszków z mąki z żołem giłtartej. Od 3 dni z siemików podnieść się nie mogą. W brzuchu rwieje okrutnie. Ciągiem tylko rzygają i płaczą. Jeśli wiecie, jak pomóc, zajdźcie do mojej chaty. Nie mam co dać w nagrodę, ale ciepłym słowem i modlitwą się odwdzięczę. Wiesława. Być może ta z Szymborski. Szukam przewodnika, co na drugą stronę Pontaru mnie z rodziną przeprowadzi. Jest nas 5, ja, żona i 3 dzieci. Najmłodsze ma 2 lata, ale spokojnie, nie krzyczy, żołnierzom się nie wyda. Bogaty nie jestem, ale co tylko mam, to dam, a jak trzeba,
to długi jeszcze zaciągnę i służbę do kogo pójdę. Wszystko zrobię, byle z Walem wyjechać. Pomóż się dobrze ludziom. Radość. Przestroga. W lesie krzyk daleko niesie. W puszczy pada cień najdłuższy, więc unikaj dziecię gaju, bo cię znajdzie na drzew kraju. Zaginiona żona. Pomóżcie dobrzy ludzie, kto żyw, niech się zlituje. Żona moja, Hanna, zaginęła. Kilka dni temu poszła, była do lasu i do tej pory do domu nie wróciła. Od zmysłów już odchodzę i każdą cenę zapłacę temu, kto mi ją całą i zdrową do domu sprowadzi, albo choć wskaże, gdzie jej szukać można. Nilen, myśliwy z Konaru. To mamy pierwszego questa. Ciekawe, ilu z was kojarzy, co dziadziuś śpiewał. Okna dobrze zamykają. Gwóźdź żelazny wbij do futryny. Jeszcze nie przychodzisz chodzić za ich pomysł. Krwią i zły smejdą. Puk. Okej, można to rozwalić. Niby taka biedna wiocha, diamentowy pył, to się w ruderach szlaja. Cuda z Erykanii. W trakcie moich rozlicznych podróży widziałem wiele niezwykłych miejsc. Pierwotne puszcze Brokilonu o drzewach tak wysokich, że ich czubki niknęły w chmurach. Krasnoludzkie komnaty wykute w trzewiach masywu Mahakamu, o ścianach wyłożonych szczerem złotem. Skute lodem pałace Pondwanis z witrażami malowanymi na szybach przez mróz. Żadne z tych cudów nie zrobiło jednak na mnie takiego wrażenia jak osławiona z Erykania. Przedzierając się przez góry ogniste, bałem się, że czeka mnie rozczarowanie. Słyszałem wiele fantastycznych opowieści o Zerikani. O bezkresnych piaskach rozpalonych do białości przez słońce. O złotołuskich smokach, które wiją gniazda pośród wydm. O garbatych koniach, które mogą przeżyć długie tygodnie bez najmniejszego, choćby łyka wody. Nie byłem jednak w stanie w nie uwierzyć. Byłem pewien, że wszystkie te rewelacje były jedynie wytworem czyjejś bujnej wyobraźni. Wiem, że ciężko ci w to będzie uwierzyć, drogi czytelniku, ale wszystkie te niewiarygodne przekazy okazały się prawdziwe. Mało tego, w trakcie mojej wielomiesięcznej podróży natknąłem się też na dziwy, o których milczą wydane wcześniej dzienniki. Widziałem świątynie, w których oddaje się cześć smokom. Słyszałem ich głosy, niby ludzki, acz wzmocniony po tysiąckroć echem. Spotkałem wojowniczki odziane w lamparcie skóry, wytatuowane od stóp do głów, które w sztuce szermierki nie ustępowały wiedźminom i czarodziejów, którzy potrafili zakląć ogień. Widziałem muchy, pozornie niegroźne, których jedno ugryzienie sprawiało, że człowiek zapada w głęboki sen, z którego nie wybudzi się aż do śmierci. Słowem, Zerikania to kraina, gdzie to, co fantastyczne i niemożliwe, jest na porządku dziennym. Stary już brata Adalberta. Na monstra w tej książce opisane polować można dwojako.
albo śladem się kierując, wytropić je w dziczy i tam zasiec, albo też zwabić je w miejsce wcześniej upatrzone, a do walki dogodne. Druga z tych metod bezpieczniejszą się jawi, jako że stosując się do niej, myśliwy nie ryzykuje starcia nieprzygotowanym. Jednakże zmiarkować należy, iż aby bestię w pułapkę ściągnąć, znać wpierw trzeba jej gusta, jak i behawiory. I tak, ażeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się, a bestia skuszona capim odorem pewniakiem zaraz się pojawi. Jeśli gryfa zaś ubić myślisz, szakłak z wody głębokiej wyłów, woń tego zioła gryfy wielce lubią i przylecą ku niemu niechybnie, choćby i z bardzo daleka. Utopce i baby wodne z kolei, rzecz to powszechnie wiadoma, lubują się w rybach i mięczakach nadpsutych. Zaś trole słabość do alkoholu mają. Nic nie jest, pewnie tu zamknął. Wszystko zamykane. Mówiłam, panie dobry, panie litości, skąd ta ufność? Tego co spodziewało. Jedna baba drugiej babie wsadziła do życi grabie. Kurwa, co? Kiedy wzięli ich dwa ognie. Od lasu poszła rysią jazda, a od bagnisk piechury nasi poddać się chcieli. Ale widać czarnym nie w smak było brać w niewolę. Na koniec w koło ich wzięli i cieli. Rzeźnicy cieli do ostatniego żywego. Teraz na tym łęgu maki rosną. A może to kaczeńce krwią opinę? Normalnie dziadziś był chyba pod Monte Cassino. A tak, jakby ktoś pytał, ciągle walczę z mikrofonem.
Musiałem go przepiąć na wejście USB, ponieważ na jacku mi jakieś dziwne cudawianki odwalał. Też nie jest perfekcyjnie. Jakiś szum dziwny mi wyskakuje. Staram się to w DaVinci usuwać, ale efekt jest różny. Sami powiedzcie, jak na biedną wieś przymierającą głodem, to można się tu naprawdę nieźle obłowić. Tak, może jeśli chodzi o zakupy dla Wiesława, to nie będzie dużo, bo nawet na zbroję pewnie nie starczy, ale wieś pewnie by się przez miesiąc wyżywiła za to. Mijące miałem pychotko. No dobra. Lety ma. Odsuń się, nie widzisz, że kapłan się modli. Nie odpędzaj go, Roderyku. Każdy ma prawo zaczerpnąć ze zdroju łask wiecznego ognia. Wiedźminie, zbliż się! O co chodzi? Raduj się! Albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi! I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... Świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Stosy pogrzebowe są na tak niskim poziomie, że tutaj machniemy jako pierwsza. No, musi być tak z tyłka oczywiście. No dobra, lecimy do najbliższego. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje. No, byle się to wypowiedzieć. O, że wilki załatwiły za mnie sprawę.
Teraz wystarczy użyć Ini. Najlepiej się trochę odsunąć, co? Myślałem, że coś chce mnie zeżreć. Chyba wrona jakaś była. Ja, zdecydowanie cuchnie jak zbiorę. Teraz święte oleje. Teraz wystarczy użyć Ini. Wyroku Sądu Polowego działającego na mocy rozporządzenia nr 15/124/E52/1271 sygnowanego przez Jego Cesarską Mosiem Hyra Far Enreisa skazuje się Adalberta Aeb Wiktora Muisa za dezercję na karę śmierci przez powieszenie. Jednocześnie informuje się, że rodzinie skazanego odbiera się prawo do żołdu po zmarłym i prawa obywatelskie na 5 lat. Kurde. Przyznać, no Nilfgaardczycy się nie pierdzielą. Bogowie, niedługo pełnia. Okna dobrze zarygnij. Chyba ciut jaśniej, co? Wiecie co, ciężko mi powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o gamę. No lecę. Jakiś niedobitek się trafił.
Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech Primasort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie, żebych mi nie płacił. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. No, wracając do tematu. Mam nowy monitor. Teraz wystarczy użyć igni. W sumie telewizor i nie jestem pewien jak to... Nie jestem pewien jak to będzie z jasnością u was. Jeżeli coś by było nie tak, dajcie znać, po prostu u siebie zmienię ustawienie. Tyle mięcha, że faktycznie mógłbym zostać rzeźnikiem. Może nie z Blaviken, a z Valen, ale... Valen. Nie chciałbym się tam spierdzielić. Dobra.
zobaczmy, jeżeli będziemy skierniczać po skokach. Brakuje na kota. Co, nie będziemy się w ciemku szlajać. Poczekam, aż będę mógł zrobić sobie eliksir i wtedy pójdziemy w drugą stronę. Nie chcę ryzykować, że sobie jakiegoś questa spierdzielę, bo kojarzę, że coś było z kopalnią, to... Pewnie się akurat o tym chodziło. Bardzo ruba była. Mi się co zrobili Redzi, jeśli chodzili o eliksiry, że nie trzeba za każdym razem zbierać wszystkich surowców, tylko na ich odnowienie wystarczy posiadać w plecaku alko. Oszczędza to trochę czasu na zbieranie ziółek. I jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych. Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu.
zwłaszcza dla tych datów. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtajniej będziecie zabić. Bierzcie go! To wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! Marzycie. Jak ma strzelać z kuszy, to nie strzela. Biaworniku zostawiliśmy konia. Nie chcę się cofnąć do miejsca, w którym zaczęliśmy jakby z głównej ścieżki. W razie czego jakby jakiś questik tam był poboczny po drodze wzdłuż głównej linii fabularnej, żeby go nie przeoczyć. No. Sobie chyba wykorzystamy konia. No już przeszedł. Mam nadzieję, że płotka nie będzie zazdrosna. Hej! Ej, a co tu jest? Najgorsze w graniu kilka gier równocześnie jest to, że później zaczynają ci się pierdzielić przyciski. Zamiast zblokować, to podskakujesz jak panienka. Helkę ukochana. Poczekaj, ale coś zapalę. Pamiętasz, jak mówiłaś? Izbor nie idź łupić ludzi. Bogom to niemiłe, a poza tym gościńcem tylko teraz uciekinery idą. Co biedniejsze są niż my. Jak się złożyłaś, że od pracy w polu się tylko miga, że nic do domu nie przynoszę. Oj, będziesz to musiała, kochana, odszczekać. Tak, aż we wsi obok pomyślą, że wilcy idą. Wczoraj żeśmy złapali kupczyka i to nie z Gors, Valen czy Breny, tylko z samego Nilgardu, rozumiesz? Z miasta złotych wież. Słabo po naszemu gada, ale dość, żeby szło zrozumieć. Powiedział, że jakieś towary czarnym dobrozu wiózł, co utargował, tośmy mu zabrali. Mówię ci, Helkę, rybko, ty tyle koron, to ty w życiu nie widziałaś. Do tylu zliczyć nawet nie potrafisz. Teraz jeszcze trochę go poszturchamy, żeby się wywiedzieć, czy części złota albo dóbr gdzie przypadkiem nie schował. Jakieśmy mu odcięli kciuki, to się przyznał, że dodatkowe kosztowności w podeszwie buta trzyma, a jak go Mirko trochę przypalił, to wyśpiewał, że w worku z obrokiem szlachetne kamienie schodzą. Kto wie, co nam jeszcze ciekawego powie.
Powiedz dzieciom, że tatuś zaraz wróci, że im przyniesie zabaweczki i smakołyki, że tak się objedzą miodowymi ciasteczkami, aż pękną. A tobie, Helkę, wiozę na szyjnik i broszę z srebra. Bo chociaż wredne jesteś, to i tak cię kocham, nie cnoto ty. Izbor, PS. Załóż na mój przyjazd tę koszulę nocną w koronki i czerwone korale. Aj, gębę weź jakoś pomaluj. No romantyk, no po prostu romantyk. No, odpuść to chłopie. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontar. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Zabijecie! Przeszła ci ochota? Ale pamiętam, ile się tego nazbierałem w pierwszej części. Niby wszystko tu sprawdzałem, a trochę fantów wtedy zostawiło. Jedź, Podka! Wtedy wzięli ich dwa ognie. Od lasu poszła Rysio. Jedź, Płotka! Jedź, Płotka!
Tempo! Schowam podłożem, a nie oddam subratowi. Dobrze, jak mucha wypłynie, przysypiemy piaskiem. Ciekawe, czy dałbym radę tu wejść, nim oni weszli. Bardziej ciekawe, czy dałbym radę... Biegnij do lasu i czekaj, aż ci nie powiem. Rozumiesz? Rozumiem, tatku. Tylko szybko! To już pytaliśmy. To też. Też. I to też. Poszukiwany Mikkel. Brat mój rodzony Mikkel zaginął. Kto go odnajdzie i całego przyprowadzi, albo chociaż dowie się, jaki los go spotkał, temu Koron nie pożałuje. A i dobre słowo baronowi na jego temat szepnę. Znajdź się mnie pod lekarzmy na rozstajach, Bruno. Zaginiona, Tamara Stenger, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Widzę, jak tak wszystko tam nożami przybijali. Szłoby się dorobić. Szukam człowieka, którego zrobią Henry. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nie
Nieproszeni goście? Co to za jedno? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa, głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? Stawiam kolejkę. Bo co? Bo mam pieniądze. Stać mnie. Nie piję z obcym. Jedna kolejka i już nie będę obcy, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Która to jest twoja strona? Jestem w drodze do Nowigradu. Jasno, kurew. Za pomyślność, moją i waszą. Do dna! Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie. Zawsze je zdążą pochować. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyncami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A! Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórze. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał w nim. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Wiedźmin? Rychło w czas. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata Mikela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ni dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Niech będzie. Rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluby. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Witajcie. Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem, a
ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że Waron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No, tydzień wcześniej w Małym Ostrowie Baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszy. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Napiłbym się czegoś. Pokaż, co tam macie. Trzeba się trochę w karty obkupić, bo będziemy grać z Baronem. Kurde, przyda nam się. Chyba nie potrzeba nam tyle jedzenia. Dzięki. Bywaj. Zbliżamy się powoli do godzinki, więc myślę, że znajdziemy Hendrika i będziemy kończyć. No, chyba że coś jeszcze po drodze nam się urodzi. Dalej.
zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. Że tak powiem, powiało chłodem. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, a nawet żal nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Po prostu świetnie. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Też wszystkie będą zamknięte. Nie splądrowali wsi, nie obrabowali chaty. Po prostu nie byli złodziejami.
ta, która wie. Powiadają, że na początku było ich cztery. Matka, ta, która wie, pani lasu, która przybyła tu z dalekiej krainy, a ponieważ doskwierała jej samotność, ziemi i wody stworzyła trzy córki. Dawno, dawno temu matka władała niepodzielnie całym Velen, a córki nosiły do niej prośby i były jej głosem. Każdej wiosny składano pani lasu ofiarę z plonów, zwierząt i ludzi. Jednak z biegiem lat pani lasu pogrążała się w szaleństwie, coraz głębiej i głębiej. Jej szaleństwo udzielało się całej krainie. Ludzie porzucali dobytek i ruszali na moczary, by stać się łupem bestii, albo mordowali się nawzajem. Velen tonęło we krwi. Widząc, że kraina ginie, córki postanowiły ją uratować. Gdy nastała wiosna, w noc składania ofiar, córki zabiły matkę i pogrzebały ją na moczarach. Jej krwią podlały dąb na szczycie Art Cerbin i od tamtego czasu drzewo rodzi dobroczynne dla ludzi owoce. Nieśmiertelnego ducha pani, który nie chciał opuścić umiłowanej krainy, córki uwięziły. Po dziś dzień jest on przykuty do szepczącego wzgórza, gdzie błąka się w bezsilnym gniewie. Wokół odcisków stóp ślady lodu, czyżby? Torturowali go. Może coś przeoczyli? Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... Ciekawe. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz.
Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendryk szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. No dobra, i tutaj chyba zakończymy. W następnym odcinku się przespacerujemy do barona, zobaczymy, co ciekawego będzie miał do powiedzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia.